Witajcie, kochani. Nagrywam ten filmik poruszony wspaniałymi wpisami na Facebookach, na internetach, w telewizjach i tak dalej, i tak dalej. W sklepach, na reklamach. Wspaniałe, moi drodzy, plakaty, wspaniałe reklamy, wspaniałe świąteczne życzenia. Okraszone to wszystko jest kolorową taką wyściółką, pięknymi kolędami. I moi drodzy, poruszyłem się tym bardzo. Jest tak co roku. Natomiast nie nagrywałem o tym filmu, ale chciałbym powiedzieć parę słów od siebie, co ja o tym myślę, jak to wygląda w moich oczach, jak to być ogólnie powinno według Słowa Bożego. Może nie będę teraz tutaj, kochani, nikogo potępiał, bo ten film nie ma za zadanie potępiać tych, którzy obchodzą te święta lub nie obchodzą, ponieważ no, są to święta katolickie, więc katolicy jak najbardziej mają prawo obchodzić, co tam tylko chcą. Kto nie uznaje tych świąt, to sobie nie obchodzi tych świąt. Natomiast to już jest każdego indywidualna sprawa. Czy chce obchodzić święta, czy nie? Dlaczego chce obchodzić, dlaczego nie? Ja mówię od razu, że przestałem obchodzić święta katolickie, dlatego że nie są w zgodzie ze Słowem Bożym. I to tak krótko tyle z mojej strony. Natomiast nie chcę tutaj robić wywodów, dlaczego nie są tak mocno w zgodzie ze Słowem Bożym, ponieważ wystarczy otworzyć Słowo Boże i czytać, że nie ma tam czegoś takiego. To tak naprawdę, naprawdę w skrócie. Natomiast do czego chciałbym nawiązać w tym filmie? Co mnie tak bardzo uderzyło, czy też zabolało? Moi drodzy, w tym wszystkim, w tym całym szale przedświątecznym i świątecznym, zauważcie, że w radiach czy też no, w internetach, jak mówiłem, ludzie piszą piękne życzenia, życzą każdemu wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, co dobre. Są dla siebie mili, robią jakieś paczki, zbierają właśnie też paczki dla ubogich rodzin, co jest chwalebne. Jestem za tym, żeby takie coś robić. Tylko, moi drodzy, zachodzi pytanie, czy my takie coś mamy robić tylko w jakimś konkretnym dniu? Co to oznacza, jeżeli my robimy coś dla kogoś, bo przychodzi jakiś dzień? Kochani, czy my czcimy w tym momencie ten dzień, czy my okazujemy prawdziwą miłość dla drugiego człowieka? Bo jeżeli robimy coś z serca, to taki człowiek biedny czy bezdomny powinien być drogi w naszym sercu przez cały rok, każdego dnia, a nie tylko w jeden dzień. Moi drodzy, widząc bezdomnego na ulicy, który w święta gdzieś leży pod murem, jest mu zimno, jest głodny, no i ktoś przypadkowo idzie, no i w te święta postanawia, bo tak mu zagrało w sercu, że da mu 10 zł. Natomiast już we wtorek, czy w czwartek, czy w piątek, czy w niedzielę, innego dnia już te 10 zł mu nie da. Dlaczego nie? Czy temu bezdomnemu jest mniej zimno w tamten inny dzień? Czy jest mniej głodny? Czy może jest innym człowiekiem? Jak widzimy, wszystko zależy od dnia.
Moi drodzy, nie czcijmy dnia, bo dzień jest niczym. Dzień nie oznacza nic, natomiast człowiek oznacza wszystko. To, jak zachowujemy się w stosunku do drugiego człowieka, oznacza, co my tak naprawdę mamy w sercu, niezależnie od dnia. Każdy ma oczywiście gorszy lub lepszy dzień, nie zawsze i nie każdy może pomóc. I ja na to nie naciskam, aby pomagać, tylko chcę tutaj pokazać wam, w jaki sposób zachowują się ludzie. I śmiem twierdzić, że jest to wysoki procent wszystkich właśnie ludzi. Jest to, no, co najmniej dziwne, jak dla mnie. Ja się cieszę, że w tym dniu chcą ludzie pomagać, chcą być dobrzy dla siebie. Tylko się pytam, dlaczego jeden dzień w roku? Dzień nie ma jednego dnia. Przepraszam, rok nie ma jednego dnia. Rok ma o wiele więcej dni. 365, tak? O ile dobrze wiem, dni w roku jest. Więc dlaczego chcemy być wspaniali tylko jednego dnia? Moi drodzy. I przygotowałem proste wersety. Prosty werset na początek wam pokażę, co powiedział Pan Jezus, kiedy dawał nowe przykazanie. Powiedział tak: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Moi drodzy, czy tutaj Pan Jezus powiedział, macie się miłować tylko w szabaty, czy macie się miłować tylko w soboty, w niedzielę, albo czy macie się miłować tylko jednego dnia w roku, albo czy macie się miłować w poniedziałki o 15? Czy tak powiedział? Nie powiedział tak. A co powiedział? Powiedział, że daje wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Możemy wnioskować, że te słowa są na zawsze, czyli miłujcie się zawsze, każdego dnia i wszędzie. Gdybyśmy czytali całe Ewangelię, to zauważylibyście, a nie tylko Ewangelię, następne księgi też, zauważylibyśmy, że jest mowa o miłości do drugiego bliźniego i szacunku do drugiego bliźniego nie tylko w jeden dzień albo nie tylko w jakieś wyznaczone dni, tylko każdego dnia. I dam wam przykład ze Słowa Bożego, że Pan Jezus nie zważał nawet na to, że w jakiś sposób nagnie szabat, który wtedy obowiązywał, w jakiś sposób nie przypodoba się tym wielu ludziom, zgorszy wielu ludzi, a wręcz rozzłości wielu ludzi w taki sposób, że będą go chcieli zabić. Natomiast Pan Jezus pokazał, że szabat, czyli tamtejsze święto sobotnie, nie jest ważniejszy od człowieka. Absolutnie. Dzień jest dniem i to człowiek rządzi szabatem, to szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Też takie słowa są w Słowie Bożym. Ale przeczytajmy sobie to, o czym mówiłem. I moi drodzy, przeczytamy sobie Ewangelię Jana, rozdział 5, od 1 do 18. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 ganków.
Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem co pewien czas wstępował do sadzawki i poruszał wodę, a kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona, lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził, a tego dnia był szabat. Wtedy Żydzi powiedzieli do uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: weź swoje posłanie i chodź. I pytali go: który człowiek ci powiedział: weź swoje posłanie i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić. Aby go zabić, bo uczynił to w szabat. A Jezus im odpowiedział: mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc się równym Bogu. Kochani, jak widzicie, sam Zbawiciel zachował się w ten sposób. Nie interesowało go to, jaki jest dzień. Interesowało go to, że ktoś potrzebuje pomocy. Człowiek był chory od iluś lat, długo. I Pan Jezus się nad nim zlitował. Nie pytał się, czy jest wtorek, świątek czy piątek. Tylko po prostu zrobił to, prawda? Jak widzimy, groziło to nawet zabiciem, bo ci ludzie tam byli zbulwersowani tym, że robił coś niezgodnego z zasadami szabatu. Natomiast chciałbym jeszcze odnośnie tego szabatu i łamania szabatu przez Zbawiciela zajrzeć do interlinii, żeby wam pokazać, co tak naprawdę oznacza słowo, które mówi o tym rzekomym łamaniu szabatu. Dlatego więc bardziej starali się go Judejczycy zabić, bo nie tylko, i tu mamy to słowo alien, i ono oznacza rozwiązywał szabat, ale i ojcem swoim nazywał Boga i tym samym równał siebie, czyniąc się równym Bogu, tak możemy to odbierać, tak? Natomiast chodzi tu o to słowo, ono oznacza rozwiązywał, czyli Pan Jezus rozwiązywał, można tak to sobie wyobrazić, że rozwiązywał szabat. Nieistotne było dla niego to, jaki jest dzień. Natomiast bardzo istotne było to, że człowiek potrzebował pomocy. I tutaj, kochani, widzicie, w jaki sposób i my mamy się zachowywać. Pan Jezus dał nam tutaj przykład odnośnie pomagania innym ludziom, że
Nie ma to być ważne, czy ten człowiek ma urodziny, imieniny, czy są święta katolickie, czy są święta żydowskie, czy są święta ewangelickie, czy jakiekolwiek. To jest nieistotne. W każdy pospolity dzień mamy okazję tak samo do pomagania i kierujmy się naszym sercem, a nie tym, jaki mamy dzień. Bo zachowywanie się według mnie w taki sposób, że przychodzą święta i nagle ja jestem dobry do wszystkich, a jeden dzień po świętach już kogoś nienawidzę i już nie zrobiłbym tego, co wczoraj, to jest, kochani, takie słowo na to się nazywa obłuda. To są obłudnicy. To jest niebezpieczne i niedobre. Natomiast starajmy się mieć w sobie miłość do drugiej osoby taką samą zawsze. I o to w tym filmie mi chodzi, aby to wam, kochani, pokazać. Odnośnie, tutaj poruszyłem temat szabatu, nie będę się rozwodził, rozwlekał z tym tematem w tym filmie, natomiast być może nagram jakiś film, ale te słowa tutaj powinny też co niektórym ludziom dać jakiś obraz odnośnie tego dnia. I moi drodzy, chciałbym na koniec tego filmu, nie chcę go sztucznie przedłużać, bo i nie ma czym, chciałbym wam wszystkim, niezależnie od dnia, życzyć właśnie wszystkiego, co dobre w każdym dniu, nie tylko w jakieś święta, wtorki, piątki, soboty czy środy i inne dni, ale każdego dnia, aby wam się powodziło, abyście mieli błogosławieństwo i wszystko to, czego sobie życzycie, abyście byli zdrowi przede wszystkim. Trzymajcie się, kochani, dobrej, zdrowej drogi, czytajcie Słowo Boże i z mojej strony to tyle. Z Panem Bogiem.